Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję, że w ogóle zainteresowali się Państwo rozmową ze mną. Nazywam się Henryk Grocholski. Tym razem przyjechałem na Podole z moim chórem, w którym śpiewam już prawie 30 lat, chórem Archikatedry Warszawskiej, chórem męskim prowadzonym przez Franciszka Kubickiego, a także z promocją książki, pieśni, jakie śpiewali grocholscy z Pietniczan i Strzyżawki na Podolu, która to promocja odbyła się w ostatni piątek w Winnicy. Grocholscy mieszkali na Podolu ponad 300 lat. Sprowadzili się już pod koniec XVII wieku. Marcin Grocholski był jeszcze za czasów I Rzeczpospolitej ostatnim polskim wojewodą wrocławskim i posiadał majątki czy w Winnicy i okolicach, ale też na przykład w Czerwonej, czy w Chrycowie lub Tereszkach na Wołyniu. Wybuchu rewolucji październikowej nasza rodzina była zmuszona na zawsze opuścić te tereny. Tutaj jeszcze rodził się mój dziadek właśnie w Strzyżawce pod Winnicą. Musiał wyjechać z całą rodziną i do dziś dnia rodzina mieszka na terenie Polski po różnych bardzo trudnych przeżyciach i rewolucji bolszewickiej i potem walki z okupantem nazistowskim i w końcu trudnym okresie PRL-u. Mimo tego, że już tak dawno opuściliśmy te tereny, nadal więź emocjonalna, a jak widać już nie tylko emocjonalna, ale i fizyczna jest silna. Staramy się tutaj od kilku lat w miarę często przyjeżdżać. W naszych archiwach domowych zachowało się dużo dokumentów, dużo zdjęć przy zniszczeniu wszystkich nieruchomości, prawie wszystkich nieruchomości i innych rzeczy materialnych. Zachowało się dużo zdjęć i dokumentów, które staramy się publikować. Współpracujemy bardzo blisko na przykład z Centrum Historii Winnicy, takim organem właśnie miasta Winnica, z panem Aleksandrem Fedoryszynem, z panem profesorem Jurijem Lechunem. Mamy dobre stosunki z władzami miasta Winnica, z panem Serhijem Morchunowem, też z panem Jurijem Wójcickim, który tam prowadzi na przykład takie czasopismo Słowo Polskie. Ostatnio nawiązaliśmy współpracę z konsulatem generalnym, który dopomógł zarówno w obecnym przyjeździe chóru, jak i właśnie w wydaniu tej książki, którą oczywiście wydajemy po ukraińsku. Jest to już druga pozycja, bo rok temu miałem przyjemność z moją małżonką wydać wspomnienia mojej prababki Zofii z Zamojskiej Grocholskiej właśnie dotyczące wydarzeń rewolucji październikowej na tych terenach. Z tego, co zostało tutaj na miejscu na Podolu, jest kilka budynków, są jeszcze części pałaców bądź w całości, na przykład w Woronowicy, szczęśliwie odnowiony z zewnątrz ostatnio dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Jest też całkiem pokaźna liczba świątyń, która jakimś cudem przetrwała. Czy to w Tereszkach, położona całkiem z boku od popularnych szlaków niedaleko Antonin Potockich, czy na ulicy Sobornej w samym centrum Winnicy, obecny główny sobór prawosławny, wcześniej kościół dominikanów fundowany przez Michała Grocholskiego i jego małżonkę. Zaraz jedziemy z chórem do Murafy, tam jest kościół fundowany przez Joachima Potockiego i jego żonę, również Grocholską. Jest nawet namalowany w samym kościele herb Syrokomla, nasz herb rodzinny. W Woronowicy, w której śpiewaliśmy wczoraj, jest kościół świętego Michała, również fundowany przez Grocholskich. W Strzyżawce, w której wczoraj śpiewaliśmy, również kościół katolicki fundowany przez Grocholskich. Przywrócone te świątynie do życia przez miejscowych katolików przy pomocy władz, no po oczywiście wielkich próbach zniszczenia, przebudowach,
naprawdę cudem zachowały się. Księżyc zaszedł za lasem, we wsi gdzieś czekają. Fundowali również cerkwie prawosławne, czy to w Piedniczanach, czy to w Woronowicy. Fundowali też, no, można powiedzieć, pewien rodzaj stypendiów naukowych. Jeden właśnie ze znanych malarzy ukraińskich XIX-wiecznych był wykształcony dzięki funduszom mojego pradziadka Tadeusza Grocholskiego, który fundował mu zagraniczne stypendia. Jan Zasidatel, jego prace są w Muzeum Winnickim, w Muzeum Sztuki. Cieszę się, że nadal te związki mogą być podtrzymywane. Pół roku temu sam zacząłem uczyć się ukraińskiego, żeby choć w podstawowym stopniu móc się tutaj na tych terenach wysławiać i w ten sposób też okazywać, jak ważne dla mnie te historyczne związki są, które w jakimś stopniu w teraźniejszość staramy się przenosić. Moi przodkowie oczywiście mówili biegle w języku ukraińskim. Zdzisław Grocholski, który współzałożył i współprowadził bank dla Włościan w Winnicy, posługiwał się tam jako językiem oficjalnym i taki język narzucał język ukraiński. Był także wydawcą pierwszego na Podolu na początku XX wieku czasopisma w języku ukraińskim. No, mam nadzieję, że jeszcze nieraz będzie mi dane tutaj na te tereny przyjechać i choć w małym stopniu coś dla ludzi tutaj mieszkających czy dla wspólnej pamięci zrobić. Lat życia tu, 100 w Polsce. Oczywiście, że ja i już mój ojciec też w Polsce się urodziliśmy i można by powiedzieć, że żadnych związków nie powinno być, ale jako, że ta pamięć jest dosyć mocna u nas, jest mocna waga do tej pamięci przywiązywana i to jest przekazywane w jakiś naturalny sposób, nie siłowo, po prostu przez rozmowy, przy spotkaniach rodzinnych, ta świadomość historyczna, no to nieraz odczuwam bardzo silne wzruszenia, będąc tutaj na miejscu, jakich właściwie w Polsce nie mam. Jest jakiś taki specyficzny, jest jakieś takie specyficzne poczucie. Jeszcze też jak myślę o i dobrych, i różnych tragicznych chwilach, które moi bliscy tutaj przeżywali, no i dla których to dla nich samych była to naprawdę trauma. Ja mam dużo prościej, bo już żyję w szczęśliwie czasach, dużo łatwiejszych i dla nas Polaków, no wiadomo jak wygląda sytuacja na Ukrainie, ale jednak dla osób mieszkających na terenie obecnej Polski dużo prostszych niż te różne też straszne i tragiczne dzieje początku XX wieku.